Cześć, siemanko. Sobota, 10 kwietnia. Rabarbar już wita się z wiosną, aczkolwiek wydaje mi się, że kwiecień w tym roku zapisał się do klubu zimy i nie chce być inaczej. Pojedyncze rośliny, takie zimnolubne bym powiedział, dobra, delikatnie gdzieś tam startują. Natomiast ostatnie dwa dni to była śnieżyca, dzisiaj zapowiada się piękna pogoda, jutro do połowy dnia również ma być całkiem pięknie, natomiast od wieczora do końca przyszłego tygodnia tak naprawdę powraca zimnica, przymrozki, chłód, 6 czy 7 dni deszczu i ogólnie taka pogoda, że nie wystawiaj nosa z domu. Poza rabarbarem, z takich roślin warzywnych tutaj w ogródku, jeszcze lubczyk ma taką tendencję, że codziennie jest ciut większy i nie patrzy na to, że pada grad, śnieg czy cała reszta tego chłodu gdzieś tam na niego spada. Cebulki, pojedyncze sztuki, gdzieś tam też również szczypiorek zaczęły wypuszczać, pojedyncze szczypiórki, pojedyncze cebulki również wypuściły także drobne korzonki, ale to nie jest nic wielkiego. Myślę, że dopiero po tym tygodniu, co teraz będzie, to wszystko wystartuje, bo się zrobi troszkę cieplej. Ponadto ilość deszczu, która ma spaść, też nie jest przecież bez znaczenia. Dobrze by było, żeby ten ogród troszeczkę podlało. Niby pada bardzo często, niby ten śnieg spada, ale dalej jest bardzo sucho. Dalej ta ziemia z wierzchu to jest po prostu pieprz. I fajnie, jakby to się tak cyklicznie, co kilka dni samo nawadniało, żeby tam nie trzeba było latać z tą konewką. Jak widać po tych ujęciach, ziemia z wierzchu jest bardzo sucha, pomimo tych częstych opadów. Jest to spowodowane tymi mega mocnymi wiatrami, które praktycznie dmuchają cały czas. Stąd też nawet nie bardzo idzie coś nagrać na ogródku z telefonu czy z czegoś, bo słychać głównie podmuchy wiatru. Ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Przez tą pogodę przynajmniej bardzo ładnie wyklarowała się woda w oczku. Może nawet uda się nagrać jakieś ujęcia spod wody. Bardzo fajnie wyglądają te mniejsze rybki, które gdzieś tam się kręcą. Karpie też wykazują ogromne zainteresowanie po włożeniu czegokolwiek do wody. Są przyzwyczajone do wkładania rąk, do pokarmienia z ręki. Stąd też chętnie podpływają do wszelkiego ustrojstwa, które gdzieś tam tylko się montuje w tym oczku. Czy to jest pompka, czy to filterek, czy kamera. Zobaczymy, może coś z tego fajnego wyjdzie. Ze spraw bardziej problematycznych bym to nazwał, mam delikatny problem z moimi cyprysami. Od ubiegłego roku zaczynają delikatnie żółknąć, najpierw końcówki, potem pojedyncze gałązki, aż do momentu, kiedy zaczęły usychać całe krzaki. Co ciekawe, problem nie występuje równomiernie, to znaczy potrafi być zaatakowana cała roślina, obok cała roślina potrafi być całkowicie zdrowa, albo z nielicznymi objawami, natomiast kolejna potrafi być połowicznie, także część jest ładne przyrosty, ma i rośnie zdrowo, a część tej rośliny po prostu zamiera, usycha i znika. Widać, że tutaj na przykład pokazuje jeden krzaczek, który został praktycznie wycięty do zera, z czterech pędów został jeden. Tutaj mamy roślinę, która bardzo ładnie rosła i nagle przy ostatnim 2-3 tygodnie zaczęła bardzo intensywnie schnąć. Obok, można by było powiedzieć, że to przez cień, no bo orzech ją przysłaniał czy coś, ale obok rośnie druga, która jest jeszcze bardziej przysłonięta i nie ma z nią problemu. Co za tym idzie, no nie można brać tak bardzo tego pod uwagę. Zresztą też widać, że to usychanie na niektórych gałązkach pojawia się najpierw na samych koniuszkach. Ostatnie pół centymetra, centymetra gałązki usycha, a reszta rośliny jest bardzo ładna, zdrowa. No, czytałem na ten temat, szukałem. Raczej nie jest to choroba grzybowa. Mimo to jesienią próbowałem je zapryskać środkiem właśnie na grzybobójczym, który polecali do cyprysów, który polecali do tuj jako środek taki zapobiegający przysychaniu przez, no wywołany przez jakieś tam grzyby czy inne rzeczy. Nie spisało się to. Na razie poszedłem inną drogą. Zakupiłem nawóz do oprysku, do listny. Zrobiłem im oprysk, taki dosyć intensywny, z opryskiwacza ręcznego, 2% roztworem tego nawozu. No i zobaczymy, co będzie dalej. Zabieg trzeba powtarzać co 10-14 dni. Zamierzam go wykonać trzykrotnie. No i koło 10 maja zobaczymy, porównamy sobie efekty, porobię zdjęcia. Jeśli to będzie coś warte, jeśli faktycznie te tuje zaczną lepiej wyglądać, jeśli one zaczną żyć, no to pousuwamy suche gałęzie. No i zaczniemy go pielęgnować na nowo tak, aby doprowadzić go do porządku, bo jeszcze rok temu wyglądał bardzo ładnie, a w tej chwili wygląda, pożar się Panie Boże. No i oczywiście wtedy też pokażą, co to za nawóz, żeby każdy mógł sobie w razie czego poradzić nim i poratować się, poratować swój żywopłot, jeśli będzie miał podobny problem. Nie chcę teraz tego pokazywać, dlatego że no nie mam pojęcia, czy on w ogóle zadziała.
Dobra, pozostawmy temat cyprysów i tuj, coś milszego dla oka. Udało się i przetrwała morela. Część kwiatów ok, zmarniała, ale część jest dalej śnieżno-biała i ładnie wygląda. Tylko nie wiem, czy cokolwiek da radę ją zapylić, skoro nic nie lata. Te dwa dni nadchodzącej ładnej pogody, powiedzmy cieplejszej, słonecznej, dzisiaj, jutro do południa. No nie wiem, czy wystarczy, aby tam jakieś pszczółki się pobudziły i przyleciały pozapylać. Bąki, czmiele latają, ale czy to wystarczy? No nie wiem. W szklarni natomiast, no jak widzicie, cebulka dopiero gdzieś tam coś się budzi. Muszę tu teraz przyjść podać skonewki. Truskawka raczej przetrwała ten tydzień. Nawet kwiatki za bardzo nie zmarniały. W szklarni jednak, mimo że nocą jest chłód i naprawdę zimno, to jednak dzień rekompensuje i te wysokie temperatury za dnia nagrzewają tą doniczkę, nagrzewają to powietrze całkiem spoko. Gorzej natomiast z figowcem. Figowiec nie bardzo lubi takie powiedzmy zachowanie, że w dzień ma cieplutko i chce startować, a w nocy chłód i go tam przymraża. Mam nadzieję, że przetrwa tak jak w zeszłym roku. Nie chciałem go zabierać do domu, a teraz w sumie to się zastanawiam, czy nie trzeba będzie coś tam przygotować, jakieś miejsce w salonie i na okres zimowy zabierać go, wstawiać, niech sobie siedzi w chacie i po prostu dopiero gdzieś w maju wynosić, tak aby no, jakichś owoców się doczekać. Wiem, że niektórzy mają odmiany, które w gruncie zimują i owocują w Polsce. No ja niestety nie mam pojęcia, co to jest za odmiana, na kartce nie było, na kartce było napisane, że to był figowiec. Czasem to mam takie wrażenie, że powinienem cały ogród obsadzić tylko i wyłącznie jagodą kamczacką. To jest tak wdzięczny krzaczek, że głowa mała. Pierwszy kwitnie, pierwszy ma liście, pierwszy startuje w sezonie, niewymagający, pierwszy ma owoce. Naprawdę, karczuję go tutaj, męczę, przesadzam, podlewam, nie podlewam, nie nawożę, przenawożę, cokolwiek bym nie zrobił, to mam wrażenie, że on będzie świetnie rósł i się trzymał. No, tak naprawdę nie trzeba przy nim nic robić, a owoce są podobno bardzo zdrowe, lak dla mnie też i smaczne, chociaż dla niektórych lekko zakwaśne. W tym roku również postanowiłem troszeczkę podprostować swojego kasztana jadalnego. Wyciąłem mu jeden z tych głównych pędów, bo rósł na dwa, postanowiłem, że zrobię z tego drzewo. Jest delikatnie wygięty na dole, ale myślę, że to nie jest problem. Jest mocno podwiązany do palika, tak aby się lekko naprostował. Rośnie tu już 5 lat, gdy go kupiłem, miał 5 cm wysokości i chyba 2 albo 3 listki. To było takie maleństwo w kubeczku. No w tej chwili już jest całkiem. Ma 1,30 m wysokości. No ale jeszcze mu trochę brakuje, aby zostać prawdziwym takim dużym drzewem. Ponoć jest tak, że no, na początku on rośnie bardzo powoli, a potem po 5-6 latach zaczyna startować i te przyrosty są znacznie większe, znacznie szybsze, dłuższe w sensie w ciągu roku. Okej, ja się z Wami żegnam, miłego weekendu, fajnej pogody, a ja idę zebrać sobie troszeczkę ziół, szczypiorku, troszkę pietruszki i zrobię jajecznicę z jaj przepiórczych, a przy okazji z nutką już wiosenną z własnego ogrodu. Trzymajcie się i do zobaczenia.